Czy Tarnów pozbędzie się szpecących reklam? Magistrat rozpoczyna szerokie konsultacje społeczne w sprawie zasad umieszczania reklam w mieście. Chcą poznać opinię mieszkańców, a następnie przygotować na tej podstawie szczegółowe rozwiązanie pozwalające skutecznie dbać o estetykę miasta. Chodzi nam o to, aby uporządkować miasto i niezbędna jest nam do tego opinia mieszkańców. Nie tylko mieszkańców, bo także firmy, przedsiębiorców, większych, mniejszych, stowarzyszeń i instytucji. Chcemy w ten sposób dowiedzieć się od mieszkańców, co ich zdaniem powinno zostać uporządkowane, jak to powinno być zrobione, w jakim zakresie i chcemy, żeby w pełni uczestniczyli w tym procesie legislacyjnym, jaki rozpoczynamy od poniedziałku. Do tej pory przygotowaliśmy całą inwentaryzację miasta, to jest ponad 30 tysięcy nośników reklamowych. I to już jest gotowe. Teraz mieszkańcy dostaną ankietę, w której w sposób obrazkowy, w sposób za pomocą przedstawionych zdjęć zapytamy, jak sobie wyobrażają ład przestrzenny w mieście Tarnowie. Konsultacje prowadzone będą w formie ilustrowanej zdjęciami ankiety, która składa się z 19 pytań zamkniętych. Ankieta będzie dostępna w internecie i wypełniana online. Zobaczymy w zależności od tego, jaka ilość wpłynie odpowiedzi na ankietę. Musimy przeprowadzić analizę i podejmiemy dalsze kroki dotyczące, ponieważ to będzie tak naprawdę dla nas ten głos mieszkańców jest głosem doradczym i najważniejszym, który pokaże nam tak naprawdę dalsze kierunki działania. Schematy pewne oczywiście już posiadamy, ale chcemy, żeby przede wszystkim to mieszkańcy, przedsiębiorcy, ci, których dotyka też ten problem, bo to jest problem powszechny, nie tylko dotyczy naszego miasta, ale tak naprawdę Polski, i dlatego pojawiła się ustawa krajobrazowa, która zasadniczo ma chronić ten krajobraz miejski. Ankieta będzie dostępna od najbliższego poniedziałku i będzie można ją wypełniać do końca marca.